Pewnie już wiecie, ale dla formalności przypomnę, ten utwór był już znany w latach 80., bo Died in Your Arms został oryginalnie nagrany przez grupę Cutting Crew. No i teraz, za zgodą właśnie oryginalnego twórcy, polscy producenci ten utwór stworzyli na nowo. Komodo i I Just Died in Your Arms. Komodo to jest takich trzech panów, którzy kiedyś się spotkali i stwierdzili, chcemy robić muzykę, bo to jest nasza pasja. I kiedyś im się udało stworzyć hit. Na kilka lat świat o nich zapomniał, żeby przypomnieć sobie teraz, kiedy sięgnęli po nagranie I Just Died in Your Arms Tonight. Jeśli chodzi o I Just Died in Your Arms Tonight, to na pewno panom bardzo spodobał się teledysk, dlatego że tam można podziwiać akrobację Kasi Bieleckiej. To jest jedna z mistrzyń tańca na róże. A jeśli chodzi o sam utwór, to ten zaakceptował nawet sam Nick Van Eeden. Kto to jest? No to jest jeden z wokalistów Cutting Crew, który napisał w latach 80. Died in Your Arms Tonight. A Komodo to wcale nie jest taka przypadkowa nazwa. Jeśli wam się wydawało, że panowie sobie siedzieli i stwierdzili, dobra, nazwiemy się jak Komodo, to nie, tak nie wyglądała ta historia. Komodo to jest istniejąca wyspa w Indonezji. Pytanie tylko, czy wymyślili tę nazwę na miejscu, czy bardzo po prostu chcieliby tam pojechać. Znalazł go w internecie. No jak twierdzi, już tak łatwo go nie zostawi dla innych, bo to zbyt wielki talent. I razem stworzyli piosenkę, która już stała się przebojem. Mowa o piosence One Last Time Gromiego i Jaspera Jenseta. If we could do it just one last time, nobody does it like you do. Take me back, oh I need to forget ya. Would you do it just one last time, just for one night, no one has to know. I can't get it off my mind, I promise to let go. Gromie ma taki zwyczaj, że co jakiś czas przeszukuje internet, w którym szuka inspiracji, ale także i nowych głosów. Tak było z Jasperem Jensenem, którego właśnie Gromie w taki sposób znalazł. Dostrzegł bardzo duży talent i potencjał w głosie tego chłopaka i zaproponował mu współpracę. A jeśli chodzi o samego Jaspera Jensena, to on pomimo swojego młodego wieku, bo ma dopiero 21 lat, to ma już doświadczenie na scenie. Choćby dlatego, że brał udział w lokalnej, skandynawskiej wersji jednego z programów Idol, gdzie doszedł prawie do finału. Piąte miejsce to było to, które zajął właśnie w tej edycji tego talent show i chyba mu się to opłaciło. W ogóle przez Europę został okrzyknięty już nowym Justinem Bieberem. Nie tylko ze względu na głos, ale co bardziej oczywiste, ze względu na urodę. I mam wrażenie, że właśnie przez to, to nie jest jego ostatnie słowo na tej europejskiej scenie. If we could do it just one last time, nobody does it like you do. Take me back, oh I need to forget ya. Would you do it just one last time, just for one night, no one has to know. I can't get it off my mind, I promise to let go. Grom już w kilku wywiadach podkreślił, że szykują się kolejne produkcje z Jasperem. Nic dziwnego, bo panowie razem naprawdę współgrają idealnie i myślimy tak sobie, że kiedy coś takiego powstanie, ich kolejne wspólne dzieło, to znając Gromiego, po raz kolejny będzie o tym głośno. La, la, la.